witajcie w mojej kolejnej recenzji. Dziś powiem słów kilka na temat książki, o której recenzję prosicie mnie już od dawna. I tą książką jest Magia Indygo Richelle Med, czyli kolejna część Kronik Krwi, będących swego rodzaju kontynuacją tak ubóstwianej przeze mnie Akademii Wampirów. I skoro Akademii Wampirów mowa, w związku z tym, że niebawem na ekrany polskich kin wejdzie film, w kwietniu albo w lutym, bo wiem, że istnieje pewna grupa walcząca z polskim dystrybutorem, żeby ten film wszedł na ekrany kin właśnie w lutym, chyba 14 lutego, chyba tak jak na całym świecie, za bardzo tego tematu nie zgłębiałam, także w opisie poniżej znajdziecie link do tej petycji, którą sama zastanawiam się, czy podpisać, czy nie, ponieważ po zobaczeniu zwiastuna jestem dość sceptycznie nastawiona do tego filmu, ponieważ obawiam się, że niestety nie odda on ducha powieści Richelle Med. Mam nadzieję, że to niesłuszne obawy. W każdym razie film na pewno zobaczę w lutym albo w kwietniu, kiedy się uda. I jeśli chodzi o Akademię, myślę, że poświęcę jej osobny filmik. Nie wiem, czy to będzie filmik o całym cyklu, czy może po prostu filmik na zasadzie taki no, porównawczy. Książka, film, zobaczę. Zastanowię się nad tym. W każdym razie myślę, że Dymitr zasługuje na osobny filmik, także ten filmik na pewno powstanie. A teraz skupmy się na Kronikach Krwi, a dokładnie rzecz ujmując na Magii Indygo, ponieważ o dwóch poprzednich tomach mówiłam już w Babskim TV, więc nie ma sensu się powtarzać. Także w opisie poniżej znajdziecie również linki do Kronik Krwi, a także do Złotej Lilii. A teraz, jak już mówiłam, skupmy się na Magii Indygo. Jeśli chodzi o fabułę tej książki, sprawa wygląda tak. Sydney próbuje odnaleźć Markusa, tajemniczego rebelianta, który opuścił szeregi alchemików, i Sydney próbuje go namierzyć, znaleźć po to, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o kontrszachtach i zwierzchników z wojownikami światła, których poznajemy w drugim tomie, w Złotej Lilii. Jakby tego było mało, nasza bohaterka musi przyswoić rozmaite zaklęcia obronne, ponieważ ona i kilka innych dziewczyn z pobliskich koledży jest na celowniku pewnej potężnej i groźnej czarownicy, i tu warto nadmienić, że to małe hokus pokus zaczyna się Sydney coraz bardziej podobać, chociaż nie powinno, bo jak doskonale wiem, Sydney jest alchemiczką, a wszyscy doskonale znamy stosunek alchemików do magii. I jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, pozostaje nierozwiązana kwestia Adriana Iwaszkowa. Moroja, do którego Sydney coś czuje, ale boi się tego uczucia, ona broni się przed tym uczuciem, bo co by na to wszystko powiedzieli jej zwierzchnicy, także to też jest między młotem a kowadłem, co z tego wyniknie. Także w książce tej dzieje się, i to naprawdę sporo, Richelle Med jak zwykle brawurowo prowadzi narrację, przeplatając ze sobą rozmaite wątki, w tym ten miłosny rollercoaster, na którym znaleźli się Sydney i Adrian, który po prostu śledziłam z naprawdę ogromnymi wypiekami na twarzy, prawie wow, to po prostu było naprawdę ekstra. I no, Richelle Med okraszyła wszystko wybornym humorem i zrobiła szereg innych rzeczy, o których mówiłam w Kronikach Krwi i gdy mówiłam o Akademii i recenzowałam w Babskim TV ostatnie poświęcenie. No i to wszystko, o czym mówiłam też z Złotej Lilii i tak dalej, to wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. No, skoro Richelle Med dalej to po prostu te wszystkie zabiegi stosuje, choć te wszystkie zabiegi stosuje, to mimo wszystko tym razem coś mi tutaj nie grało i tym czymś było chyba za dużo magii. Chociaż powinnam do tego przywyknąć, ponieważ Sydney ewidentnie idzie w tym kierunku. Co nie zmienia faktu, że jednak wolałam, gdy autorka trzymała się tego schematu wampiry, alchemicy, a nie wampiry, alchemicy, wojownicy światła i do tego jeszcze Harry Potter. Także tu jestem troszeczkę na nie. Jeszcze jedną rzeczą, która mi się w tej książce nie podobała, to była postać Markusa, względem którego miałam naprawdę bardzo duże oczekiwania po przeczytaniu Złotej Lilii. Spodziewałam się, że będzie on takim, no wiecie, przebiegłym i charyzmatycznym przywódcą zbuntowanych alchemików, że między nim a Sydney być może zaiskrzy, że może dojdzie do takiego miłosnego trójkąta między nim, Sydney a Adrianem. Niestety nic z tych rzeczy. Markus koniec końców okazał się taką beznamiętną i bierną ciapą, że normalnie szkoda słów, nie wiem jakimi innymi słowami mogłabym go określić. Także jeżeli chodzi o Magię Indygo, nie zrozumcie mnie źle, książka to czytało się dobrze, ale tym razem nie odczuwałam tego dreszczyku, który towarzyszył mi podczas czytania poprzednich części. I tu zastanawiam się, o co tak naprawdę chodzi. Czy może o to, że Magia Indygo to jakby nie było dziewiąta część tego cyklu, jeśli w ten cykl wliczymy Akademię Wampirów, a co za tym idzie, może nastąpiło zmęczenie materiału, a może po prostu robię się za stara na Kroniki Krwi, a może to z powodu braku Dymitra, no wszystko jest możliwe, a może to też po prostu taka rzeczywiście najsłabsza część tego cyklu, z czym pewnie nie zgodzi się ze mną 99,9% osób, które przeczytało tę książkę, ponieważ w internecie przeczytałam w sumie no same takie naprawdę mega, ale to mega pozytywne recenzje Magii Indygo, także
że nie wiem, szczerze powiedziawszy nie wiem. I może, żeby się nie narażać i nie będę mówić, że to jest słaba część, że to jest najsłabsza część tego cyklu, ale że to pewnie taka, no wiecie, cisza przed burzą, która na pewno rozpęta się w kolejnym tomie, po który na pewno sięgnę, ponieważ jestem wierną fanką twórczości Richelle Met, Akademii Wampirów, Kronik Krwi, także z niecierpliwością czekam na kolejną. Jeżeli czytaliście Kroniki Krwi i Złotą Lilię i będziecie chcieli przeczytać kolejne tomy, to Magię Indygo, Siłą Rzeczy też musicie przeczytać, no innej opcji nie ma. Także może nie jestem tak do końca zadowolona, ale nie było źle. Także no, to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie mojej recenzji i do zobaczenia w kolejnej. Trzymajcie się, pa!